Hej, hej! Dzisiaj w odcinku będzie co nieco o Szkarłatnym Świcie, czyli organizacji przestępczej, którą możecie dobrze kojarzyć z filmu Solo. Przybliżymy więc sobie pokrótce jej historię i to, jakie panowały w niej zwyczaje, kto był tam szefem oraz kto w zasadzie pełnił tam jaką rolę. Oczywiście to tylko taki zarys historii, bo generalnie to już mogę wam teraz powiedzieć, że w kanonie nie wiemy dużo o tej organizacji, ale myślę, że warto sobie pewne rzeczy przypomnieć i warto Szkarłatny Świt poznać. Szkarłatny Świt był organizacją przestępczą działającą w czasach panowania Imperium. Dowodził nią nie kto inny jak Darth Maul, którego rozkazy bezpośrednio przekazywał podwładnym Dryden Vos. Maul w tym czasie stał w cieniu i nadzorował wszystko z bezpiecznej odległości. Zakładam zresztą, że ta organizacja to nie jedyny ciemny interes, w którym maczał paluchy nasz ulubiony zabrak. Dryden Vos z kolei dowodził najchętniej ze swojego gabinetu na pokładzie luksusowego, czarno-złotego jachtu First Light, który na dobrą sprawę był mobilnym centrum dowodzenia. To właśnie na nim odbywały się liczne, hucznie organizowane imprezy oraz oczywiście spotkania biznesowe z gośćmi, z kontrahentami. Prawą ręką Drydena Vosa była z kolei Kira, która pełniła u jego boku rolę doradczyni, ale sama szkolona w technikach, no, powiedzmy, wywierania bezpośredniego wpływu i nacisku, potrafiła także wziąć udział w bardziej brudnej robocie. Vos konsultował się z nią przy trudniejszych decyzjach, kiedy to odczuwał potrzebę poznania zdania innej osoby i zestawienia go ze swoją opinią. Całe ugrupowanie, nazywane Szkarłatnym Świtem, przynależało do tzw. pięciu syndykatów, do których poza oczywiście Szkarłatnym Świtem zaliczało się także Czarne Słońce, Syndykat Krajmora, Klan Hatów i Syndykat Pajków. Zresztą o pajkach też trochę usłyszeliśmy w filmie Solo. Poza wspomnianym Drydenem oraz Kirą, na First Light'cie pracowała cała masa, oczywiście, pracowników i tam przydupasów Drydena Vosa. Możemy tu wymienić pokrótce kilku z nich. Amon Grem był hajlobońskim kapitanem służb ochrony na pokładzie, który bezpośrednio dowodził strażnikami i odpowiadał bezpośrednio przed Vosem. Tot Ra był kolejnym ze strażników, lecz pełnił rolę, no nazwijmy to, szatniarza. Był odpowiedzialny za przeszukiwanie wchodzących na pokład gości i dbanie, aby nie wnieśli ze sobą broni. Margo pełniła rolę konsjerżki, czyli po prostu zajmowała się zabawianiem gości i rozmawianiem z nimi tak, aby no, nie nudzili się podczas pobytu na jachcie. Ottili to kelnerka Drydena, która zajmowała się także obsługiwaniem jego osobistych gości. Na pokładzie głównym te role sprawowały droidy GL0T15 i PALT4. Shrindi Meye był nieznanym z wizerunku kucharzem Drydena. Z racji na specyficzny i często zmienny gust kulinarny Vosa, sporą część swojej pracy poświęcał na zaspokajanie kaprysów szefa. Cała organizacja działała w sposób typowo przestępczy. Prowadzili nielegalne interesy z przemytnikami i zajmowali się handlem kradzionym towarem. Ściągali haracz i siłą przejmowali bezbronne terytoria. Dobrym tego przykładem może być planeta Saverine, z której zasobów naturalnych członkowie świtu przez lata dość mocno sobie korzystali. Kiedy zmęczeni coraz to większym wyzyskiwaniem ich planety, mieszkańcy postanowili okazać sprzeciw, zostali przez wojskowych Szkarłatnego Świtu brutalnie ukarani. Szkarłatny Świt pozbawił bowiem każdego z nich języka. No, co jakby nie patrzeć, skutecznie wybiło im z głowy dalsze bunty i zmusiło do pracy w rafinerii, że tak powiem, bez słowa narzekania. Tutaj, wiecie, żarcik był taki lekki, bo wiecie, nie mieli języka. Nieważne. Na 10 lat przed wydarzeniami z epizodu 4 dla Szkarłatnego Świtu pracował Tobias Beckett i jego gang. Grupa zaliczyła wtopę podczas próby kradzieży koaksium z imperialnego pociągu na planecie Vandor. Podczas tej akcji nie tylko stracili sprzed nosa ładunek, ale także dwoje członków załogi, Val i Rio. W ramach zadośćuczynienia za nieudaną misję, Dryden Vos zażądał od Becketa przeprowadzenia drugiego podejścia do akcji. Tobias zgodził się więc przystąpić do napadu na kopalnię przyprawy na Kessel, skąd miał ukraść znacznie większy ładunek niż zakładano przy poprzedniej akcji. Jak wiemy z filmu Solo, nastręczało to sporo kłopotów, bo jak wiemy, koaksium było w stanie nierafinowanym, no co wiązało się ze sporą niestabilnością substancji i zwiększało ryzyko wybuchu podczas transportu. Zdobyty niemałym trudem towar następnie pod okiem Kiry dostarczono do rafinerii na Saverine, gdzie miał odebrać go sam Dryden Vos.
Zanim doszło jednak do transakcji, na miejscu pojawiła się Enfys Nest i jej gang. Nie chcę streszczać wam filmu, ale trzeba powiedzieć, że finalnie doszło do starcia, w wyniku którego Dryden Vos zginął. Kira wykorzystała sytuację i doniosła Maulowi o śmierci Drydena, poniesionej rzekomo z rąk wrogów, i przejęła tym samym jego miejsce i zgodziła się udać na Datomirę, aby zdać Sithowi bezpośrednie sprawozdanie o całym zajściu. Co było dalej? Nie wiemy za bardzo. Nie wiadomo, jak dalej potoczyły się losy organizacji, ani z czego bezpośrednio wynikało jej założenie. Wiadomo jednak tyle, że kilka lat później Maul stracił życie w pojedynku z Obi-Wanem Kenobim na Tatooine, lecz kwestie tego, kto odziedziczył po nim stanowisko, nie są jasne. Chronologicznie ostatnie na ten moment wspomnienie o Szkarłatnym Świcie pojawia się w książce Ostatni Strzał, gdzie mowa jedynie o tym, że swoje wpływy organizacja miała także na Kantonicę, którą to planetę widzieliśmy w epizodzie 8, to ta z kasynem. Nowa Republika po swoim sformowaniu po bitwie nad Endorem postanowiła walczyć z organizacjami przestępczymi, które były bardzo silne w galaktyce i miały całkiem niezłe wpływy. Między innymi dlatego powołano organizację Rangers of the Republic. Wspomniane karmazynowe imperium istniało długo, ale w okolicach trylogii sequeli była już cieniem dawnej siebie, a na potęgi wyrosły takie organizacje jak na przykład Kanji Club, o którym mamy wspomniane w epizodzie 7. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba pomysł w ogóle wprowadzania takiej idei jak syndykaty przestępcze w Star Wars. Pamiętajcie, żeby szanować siebie wzajemnie, uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.